Cześć, witajcie, Monika z tej strony. Przychodzę do Was z Holem, z Carrefoura. Byłam dzisiaj na zakupach i chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Więc tak, kupiłam takie chusteczki higieniczne, wyciągane z góry. To są chusteczki uniwersalne, 150, 2 razy 150 sztuk. Bardzo je lubimy, także i bardzo mi się podobają te motylki. Oni mają tam różne wzory tych opakowań, a ja wybrałam sobie to akurat. Kupiłam, słuchajcie, mleko bez laktozy, 2%. No już znacie to mleko UHT bez laktozy. Moment, bo ja tu jestem z moim dzidziukiem, bo już dawno chciałam nagrać ten haul, ale nie miałam okazji. A chcę pochować sobie te rzeczy, więc słuchajcie, z dzidziuniem. Kucharek barszcz czerwony instant, bez dodatku barwników, tłuszczów utwardzonych, więc sobie zrobię do pierożków, bo kupiłam też pierogi z mięsem i pierogi z białym serem na słodko. Na słodko będą dla syna, a dla mnie będą z mięsem i do tego sobie zrobię barszczyk czerwony, bo też miałam ochotę właśnie. Słuchajcie, co tam jeszcze kupiłam? Z półki przecenianej z 3,99 na złote 80 rozsłonkę kupiłam, więc będzie dla nas i dla zwierzaczków. Słuchajcie, co tu jest jeszcze? Szynka kurpiowskie specjały, była po 13,17 zł, a jest po 5,93. Więc też sobie kupiłam, przeceniona 55%, tak wygląda ta szyneczka. Myślę, że częściowo ją zamrożę, a częściowo zostawię w lodówce. Ser żółty jest przeceniony z 7,25 na 3,27, więc będzie super do tostów takich, wiecie, ja robię albo na patelni tosty z serem, albo piekę w piekarniku, raczej na patelni, bo to się bardziej opłaca. Piekarnik ciągnie bardzo dużo prądu. Słuchajcie, śmietana 18% z Opola Lubelskiego, Mleczne Ogrody, polski produkt, jest ten znaczek, polski produkt i ona jest przeceniona z 2,25 na złotówkę i grosz. Tak, jedna taka śmietanka i druga taka śmietanka, ponieważ u nas zawsze jest twaróg, a więc robimy twaróg albo z jogurtem, albo ze śmietaną, a ponieważ śmietana była w super cenie i jest to też polski produkt, to wzięłam. Superfood, Jogobella, siemielniane, yuzu, truskawka. No, będę testować, nie znam tego owoca. Słuchajcie, to jest przecenione ze złoty 79 na 81 grosza. Tak to wygląda. Dalej, słuchajcie, są parówki z szynki. 96% mięsa z szynki, bez dodatku substancji konserwujących, glutaminianu monosodowego, barwników i fosforanów, targ świeżości, 250 gram, kiełbasa wieprzowa homogenizowana, wędzona, parzona, pakowana w atmosferze ochronnej. Słuchajcie, przecenione z 6,59 na 2,97. Tak wyglądają. Te paróweczki kupiłam dwa opakowania. Zaraz też je pomrożę. Po kilka włożę do torebeczek i pomrożę. I jeszcze tutaj mam kiełbachę. To jest kiełbasa Morliny. Kiełbasa głogowska z szynki. Przeceniona z 20,59 na 9,27. Tak wygląda tutaj. Taka duża, też ją sobie podzielę na części i pomrożę. Słuchajcie, kupiłam jeszcze takie mleczko do kawy, takie zagęszczone mleczko do kawy, ale ono jest w lądówce, więc już nie będę pokazywała Wam tego mleka. I oczywiście sianko. Za siano zapłaciłam 3,15, za pierogi jedne i drugie po 8,19, parówki z szynki mówiłam, chustki higieniczne 2,99, mleko bez laktozy 3,65. Co tu jeszcze? Aha, kucharka
Barszcz czerwony po 1,39 zł. Mleko zagęszczone po 2,45. 7,5% mleko. No i tak, takie to moje zakupy carrefourowe. I słuchajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać mleko, ale to może pokażę Wam na innym filmie. Capricare, mleko modyfikowane dla dziecka. Mleko, wiecie, to dla noworodków, to pierwsze mleko modyfikowane, które kupiłam sobie wczoraj czy przedwczoraj. Zamawiałam je u nas w aptece Zico, bo patrzyłam, słuchajcie, w internecie, jak to cenowo się kształtuje i w sumie właściwie zamawiając przez internet to mleko plus płacąc za dostawę, kosztuje ono mniej więcej tyle samo, co wówczas, gdy się kupi na przykład w aptece Zico. Także tak, także to jest dość drogie mleko, ono za 400 gram kosztuje jakieś 42 zł. Chciałam je przetestować, zobaczyć, czy dziecko będzie je piło, czy będzie smakowało dziecku. Natomiast słuchajcie, zrobiłam też coś takiego, że po prostu sprawdziłam, czy moje dziecko potrzebuje tak naprawdę, żeby je dokarmiać mlekiem modyfikowanym. No i okazało się, że ona tego nie potrzebuje, że ona się najada moim mlekiem, a ja myślałam wcześniej, że wiecie, z jednej strony dokarmiałam dziecko dwa razy dziennie po 80 ml tego mleka modyfikowanego, akurat Biokombiotik z HIPA. Dokarmiałam dziecko z tego powodu, że myślałam, że wtedy dłużej sobie pośpi. Myślałam też, że nie najada się moim mlekiem. Robiłam to też dla siebie, no wiecie, po to, żeby sobie troszkę odpocząć, żeby piersi sobie też odpoczęły, bo był to taki czas, że mnie czasami piersi bolały. I odkąd Zizia się urodziła, to dokarmiałam ją tym mlekiem. A wczoraj uznałam, że sprawdzę, czy ona tak naprawdę potrzebuje tego mleka. No i okazuje się, że nie potrzebuje, że wystarczy moje mleko, wystarczy, że karmię piersią i dziecko nie potrzebuje dodatkowo mleka modyfikowanego. I tak sobie pomyślałam, spoko, no mam to mleko, teraz już nie będę go używała, natomiast zostanie sobie to mleko tam, wiecie, data ważności jest długa, zarówno HIP Combiotic, jak i to drugie Capri Care. Jak będę chciała sobie wypić, nie wiem, lampkę wina albo piwko, to wówczas użyję tamtego mleka, jednego albo drugiego, no i tak sobie zostanie to mleko, a póki co nie będę dokarmiała dziecka, bo nawet lepiej, jak nie dokarmiam, z tego względu, no ze względu przede wszystkim na zdrowie dziecka. Wiadomo, że najzdrowsze jest mleko mamy. A poza tym zauważyłam, że lepiej jest, jak nie dokarmiam, bo dziecko jednak, słuchajcie, lepiej śpi. Jednak no, to jest właśnie paradoks. Jednak lepiej śpi, jak nie jest tak bardzo objedzony, bo mój dziedziuś, kiedy ja go dokarmiałam, on był, aż ten brzuszek był przepełniony, aż mu się ulewało. Nie mógł przez to dobrze spać. Wydawało mi się tylko, że może lepiej śpi, ale tak wcale nie było, bo teraz widzę różnicę, bo teraz go już nie dokarmiam, dziedziunia mojego kochanego, i jest lepiej, kiedy go nie dokarmiam, ponieważ on jest bardziej spokojny, nie ulewa mu się tak, nie ma takich, wiecie, tych dolegliwości z brzuszka, kolki i tak dalej. Znaczy czasami to faktycznie, znaczy czasami, no ja to dopiero drugi dzień robię tak, że karmię go tylko piersią, tylko mlekiem z piersi. Natomiast mówię, pierwsze moje takie wrażenie jest, że dziecko lepiej się czuje bez mleka modyfikowanego, dlatego też je odstawiliśmy. No i zobaczymy, jak to będzie później. No i tak. A poza tym, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, dziewczyny, że kiedy karmicie dziecko swoją piersią i dokarmiacie mlekiem modyfikowanym, to kubka może mieć kolor zielony. A kubka kolor zielony ma również wtedy, gdy dziecko ma gorączkę.
Więc nie jesteście w stanie sprawdzić za pomocą wyglądu, koloru kubki, czy dziecko ma gorączkę, czy nie, jeżeli się zaniepokoicie i zauważycie, że nie wiem, dziecko ma podwyższoną temperaturę i że gorzej się czuje i jest to powiązane z gorączką. No nie sprawdzicie tego, kiedy dokarmiacie dziecko mlekiem modyfikowanym, ponieważ kolor kubki może być właśnie zielony przy dokarmianiu dziecka mlekiem modyfikowanym albo w ogóle przy karmieniu tylko samym mlekiem modyfikowanym. Także ja też z tego powodu odstawiłam to mleko. Po prostu nie jest potrzebne i tyle. Także tak, ja mówię o moim doświadczeniu. Wiadomo, że każdy robi jak uważa. Natomiast chciałam się z Wami podzielić moim doświadczeniem i tym, co zauważyłam, że dziecko moje najada się moim mlekiem. Że nie mam się co martwić, że jest głodne. I też wiecie, piersi mnie już nie bolą, tak jak nie bolały wcześniej, więc po prostu odstawiliśmy to mleko. A jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie smoczków. Mamy 3 różne smoczki i powiem Wam, że bo właśnie chciałam nauczyć dzieciusia, że może smoczka sobie dydać, ja to tak mówię. Natomiast on nie chce żadnego smoczka, więc no nic, przetestowaliśmy kilka smoczków, no i radzimy sobie tak, jak sobie radzimy. Natomiast nie radzimy sobie przy pomocy smoczka i powiem Wam, że może to i nawet lepiej, bo słyszałam o tym, że potem może być kłopot jakiś ze zgryzem, czy jakieś inne kłopoty związane z tym, że dziecko używa smoczka. Także może to i nawet lepiej. No, także słuchajcie, także tak. No, ale no, myślałam właśnie, że tak to będzie, bo zarówno pierwszy, jak i drugi mój synuś, oni też miałam dla nich smoczki, ale też nie chcieli tych smoczków, także także tak, no. Trzecie dziecko też nie chce smoczka i trzeba sobie radzić z tym. Z tym, słuchajcie, z tą potrzebą ssania, bo wszystkie moje dzieci, zarówno chłopcy, którzy już są tak duzi, czas leci, jak i dzidziuś, który jest malutki, wszyscy no, starsi chłopcy mieli, a teraz dzidziuś ma tą taką dużą potrzebę ssania, słuchajcie, mocną potrzebę ssania. No i tak, no, z tego powodu właśnie dużo wiszą na cycu. A ja jako mama muszę sobie jakoś jeszcze radzić. Wiecie, zmywanie naczyń, gotowanie, jedzenia, nie wiem, czy pomaganie synowi starszemu, żeby się przygotował do szkoły. Czy nie wiem, no wiecie, różne obowiązki domowe. No nic, ale radzimy sobie jakoś. Myślę, że nawet bardzo dobrze sobie tutaj radzimy, bo to jest dla mnie świetna nauka, nauka cierpliwości, nauka odpuszczania sobie i innym. I podoba mi się taka nauka, fajne to jest. No, dzisiaj na przykład, słuchajcie, wylałam kawę, ale też dzidzia mi się jakoś tak mocno odchyliła do tyłu i zaczęła płakać, bo się wystraszyła, nic jej się nie stało. Ale właśnie muszę uważać bardzo, bo dzidziuś jest silny i czasami tak mocno się odchyla do tyłu. I tym razem jakoś trzymałam go jedną ręką, on się jakoś tak mocno dzidziuś odchylił do tyłu i się wystraszył i zaczął troszeczkę płakać. W międzyczasie tam kawa się wylała, także gdzieś tam machnęłam rękę na kawę i się zajęłam dzieckiem. Wiadomo, przecież nie będę ze szmatą latać i kawę wycierać z podłogi, bo dzidzia jest ważniejsza. Na szczęście nic się nie stało dzidzi, bo myślę sobie, że gdyby bolała szyja czy coś się stało, to by dzidzia płakała po prostu, gdyby czuła ból, ale nic się nie stało, ponieważ nie płacze, jest spokojna dzidzia, tylko mówię, przestraszył się troszkę dzidziuś i ja też zresztą. Także muszę bardziej uważać, bo dzidziuś jest naprawdę silny.
Także tak i już, słuchajcie, stopniowo sobie sprzątam po tej kawie. Jeszcze stoi kubek na podłodze, kawa jest wylana na podłodze, ale najważniejsze jest, że dzidziuś jest cały i zdrowy i że nic mu się nie stało. I tak to jest z tym, jak się zmieniają w życiu priorytety. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. I cóż, do następnego razu. Mua!